gość Radia Zachód. Daniel Rutkowski, dzień dobry. To już naprawdę ostatnie godziny kampanii wyborczej i między innymi o tym dzisiaj z naszym gościem. Jerzy Wierchowicz, Koalicja Obywatelska, kandydat do Sejmiku, lista numer 5, pozycja numer 3. Dzień dobry, tak, witam w studiu Radia Zachód. Dzień dobry Państwu. Ostatnie godziny kampanii wyborczej, kolejnej kampanii wyborczej. Nie brakuje opinii, że jeśli chodzi o tą samorządową, to była bardzo miałka, choć podzielone są co prawda, a jednak dominują właśnie takie. Faktycznie, ale jedno zdanie pan redaktor pozwoli, może nie na ten temat, a mianowicie jak otrzymałem zaproszenie od was, od pana redaktora Sasima, to początkowo chciałem nie przyjść. A to dlatego, że redaktor Sasim i drugi redaktor, pan Jacek Reszka, przez 8 lat byli moim zdaniem sługami opresyjnej, antydemokratycznej władzy i nie powinni pracować w tym radio. To mocno. Pan pozwoli, redaktorze, bo utracili absolutnie wiarygodność i moim zdaniem radio, zatrudniając takie osoby, nie jest wiarygodne, ale dzisiaj są te zmiany, ja te zmiany oceniam bardzo pozytywnie, między innymi odpowiadając na zaproszenie z kolei pana redaktora, przyjąłem je z przyjemnością. Bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie. Jestem trochę zaskoczony początkiem naszej rozmowy. Nie umawialiśmy się na coś takiego, to znaczy ja nie jestem od oceniania oczywiście. Ale ja jako słuchacz jestem i uważam, że te 8 lat było czarną historią Radia Zachód, ale dzisiaj chyba już jest lepiej i te zmiany idą ku dobremu. Ale wracając do tematu kampanii wyborczej. Rzeczywiście, kampania jest może troszkę zaskakująco obfituje w tematy ogólnopolskie. Wydawałoby się, że kampania do samorządów powinna przede wszystkim być zdominowana przez tematy lokalne, bo to interesuje wyborców, którzy w tych wyborach biorą udział, ale nie można abstrahować tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce się dzieje tak dużo, są tak istotne zmiany, konieczne zresztą. Niektórzy uważają, że te zmiany są za wolne. Moim zdaniem trzeba dać absolutnie czas rządowi Donalda Tuska na to, by uporządkował sytuację, która nastąpiła po 8-letnich rządach PiS-u, czyli moim zdaniem rządów bezprawia i chaosu. I to jest trudne zadanie i trudno się dziwić, że także w wyborach samorządowych tego rodzaju pytania pod adresem przede wszystkim kandydatów do sejmiku padają. Bo sejmiki już są bardziej politycznym organem niż lokalne władze, na przykład Rada Miasta. Ale też załatwiają bardzo przyziemne rzeczy, też są od bardzo... Od tego są, panie redaktorze, i rzeczywiście na ten temat też powinniśmy rozmawiać. Czy ona jest miałka? Moim zdaniem nie. Każda kampania samorządowa była inna niż ogólnopolska, która jest bardziej emocjonująca i bardziej interesuje wyborców i być może stąd taka opinia. Ale moim zdaniem ta kampania jest w miarę merytoryczna, ale rzeczywiście zdominowana przez tematy ogólnopolskie, które są niezbędne w tej wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie, mówił pan o tym, że zależy panu, żeby powiedzieć dwa słowa na temat tego, co dzieje się w sądownictwie, konkretnie w naszym województwie. Czyli jednak gdzieś te tematy bardziej ogólnopolskie również i pana interesują. Temat praworządności jest chyba jednym z najważniejszych tematów, a mianowicie przywracanie praworządności w naszym kraju. Rzeczywiście ja znam opinię gorzowskich sędziów i zmiany zachodzą zbyt wolno, ale jednocześnie uważam, że trzeba dać czas ministrowi Bodnarowi do dokonania tych zmian. Mówię o zmianach personalnych. Sytuacja w gorzowskim sądownictwie, do którego jestem, która sytuacja jest dla mnie bardzo ważna, gdyż w tym sądzie, gorzowskim sądzie, zdawałem egzamin sędziowski, obecnie praktykuję jako adwokat od wielu lat, jest trudna z uwagi na obsadę stanowisk kierowniczych. Mianowicie i sędzia sądu okręgowego, prezes sądu okręgowego i prezes sądu rejonowego są to ludzie powołani przez ministra Ziobrę, niesławnej pamięci ministra Ziobrę, który odwoływał prezesów jednym faksem. Nie zważał na różnego rodzaju wymogi proceduralne i powołał ludzi, do których miał on zaufanie. Sytuacja w sądzie okręgowym w Gorzowie wygląda tak, że 31 sędziów w rejonie podpisało się za odwołaniem prezesa sądu. O tym chcę powiedzieć, tak. Podjęto uchwałę w końcu stycznia, by odwołać tak samo prezesa sądu rejonowego, jak i okręgowego. Do tej pory nie ma reakcji pana ministra Bodnara. Podkreślam, usprawiedliwiam to, gdyż czas jest trudny i decyzje muszą być podejmowane zgodnie z regulaminami, z regulacjami, które wymagają opinii sędziów, zgromadzeń sędziowskich i tak dalej, ale myślę, że w Gorzowie ta sytuacja dojrzała już dawno do rozwiązania. Mianowicie szefem sądu rejonowego jest osoba skomplikowana między innymi udziałem w aferze hejterskiej. Jest to osoba, przeciwko której toczy się postępowanie o wpisy antysemickie na mediach społecznościowych. Jest to ktoś, kto
przynosi wstyd wymiaru sprawiedliwości. I moim zdaniem tą sytuację, a mianowicie tą zmiany sytuację powinny być przyspieszone, pana powinny się zainteresować gorzcy parlamentarzyści. Mogę tu doliczyć na senatora Komarnickiego na pewno, pewnie także i na panią poseł Sibińską. Te zmiany, słusznie pan mówi, redaktorze, powinny jednak nastąpić. Podkreślam, rozumiem sytuację ministra Bodnara jako trudną, ale ileż można czekać? I mam nadzieję, że to się stanie, tym bardziej, że ta uchwała była jednoznaczna, o której pan wspomniał. Zdecydowana większość sędziów protestuje przeciwko dalszemu trwaniu na tych stanowiskach osób, o których mówiłem. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że dojdzie do interwencji poselskiej czy też senatorskiej i pan minister wtedy decyzję podejmie, tym bardziej, że podkreślam, odwołanie poprzednich prezesów nastąpiło w sposób absolutnie skandaliczny i nikt się tym specjalnie nie przejmował ze strony władz pisowskich. Dzisiaj, kiedy jesteśmy, kiedy rząd mamy demokratyczny, kiedy mamy rząd, który naprawia wszystko to, co było zepsute przez 8 lat, możemy się spodziewać i mam nadzieję, że to nastąpi szybko, by wymiar sprawiedliwości odzyskiwał swoją wiarygodność. Rozumiem, że jest to swojego rodzaju apel do ministra Bodnara i tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o ten temat. Tak. Gorzów stolicą Lubuszan. To jest hasło plakatu wyborczego. Co to dokładnie to oznacza? Chce pan zaznaczyć swoją gorzowskość w Lubuskim? Chce pan przeciągnąć mieszkańców Gorzowa? Też, oczywiście, panie redaktorze, bo jestem rdzennym gorzowianinem i zależy mi na rozwoju mojego miasta. Oczywiście jest to lekko przesadzone, gdyż wiemy, że mamy dwie stolice w naszym województwie. Lekko zaczepnę w stronę Zielonej Góry. Słusznie, dokładnie tak. Byłem autorem umowy paradyskiej. Pamiętam ustalenia, pamiętam na co się umawialiśmy. Dzisiaj trochę wydaje mi się, że Gorzów jest pomijany, chociaż oczywiście nie nawołuję do tego, żeby Gorzów był jedyną stolicą województwa. Ale będąc w sejmiku widziałem pewien przechył, powiedziałbym, finansowy, prawda, na stronę południową, na stronę Zielonej Góry i chciałbym, by te przechyły, prawda, zniknęły, by ta równowaga finansowa w dotacjach, prawda, w rozdziale w środków finansowych, między innymi niedługo przyjdą pieniądze z Unii Europejskiej w ramach KPO, było równo dzielone i sprawiedliwie. Nie stawiam zarzuty generalnie, że to wielce niesprawiedliwie, ale uważam, że województwo mogło dołożyć się w większym stopniu do budowy naszej hali Arena Gorzów. Uważam, że dofinansowanie gorzowskiego szpitala jest zdecydowanie za małe w porównaniu do dofinansowania szpitala zielonogórskiego. Sporo zarzutów jest także odnośnie kolei, tak? Mówi się, tak. Gorzów jest odcięty. To jest wielki problem. Moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, by doprowadzić do elektryfikacji linii Koszyn-Krzyż. To się wiąże może nie z wykluczeniem, bo to jest za mocne słowo, Gorzów nie jest wykluczony komunikacyjnie, ale rzeczywiście te perturbacje komunikacyjne są istotne i dokuczliwe dla mieszkańców naszego miasta i tym się na pewno sejmik absolutnie zajmie, chociaż się zajmował, ale dosyć nieskutecznie i na to zwraca uwagę, podkreślając swoją gorzowskość i nawołując jakby do docenienia roli mojego miasta w naszym województwie, gdyż rzeczywiście jest jedną z równoważnych stolic naszego regionu. Jednym z takich rozwiązań docelowych może być magistrala zachodnia, jak pan ocenia tę inicjatywę władz miasta tak naprawdę. Oczywiście, że tak. I tutaj bez względu na barwy polityczne wszyscy popieramy tę inicjatywę, gdyż to jest jedna z dróg wyjścia z tego kryzysu komunikacyjnego. Skróciłaby drogę między Gorzowem a Zieloną Górą. Dokładnie tak. I stąd to jest nowe zadanie dla nowego sejmiku. Myślę, że będzie to zadanie priorytetowe w pracach nowego sejmiku, bo do tej pory, oczywiście podkreślam, Gorzów był jednak gorzej traktowany, jeżeli chodzi o dofinansowanie, jeżeli chodzi o rozdział środków unijnych, jeżeli chodzi o rozdział środków płynących z budżetu centralnego. Kiedy pan usłyszał o tym, że AJP chce wprowadzić kierunek medyczny, ale także prawo, to przy prawie mocniej serce zabiło? Mocno serce bije zawsze, kiedy coś dobrego się dzieje w moim mieście, ale mam te wątpliwości co do poziomu nauczania, czy jesteśmy gotowi jako akademia do podjęcia tak ważnych studiów. Studia medyczne, studia prawnicze są no, chyba jedne z najważniejszych i myślę, że wątpliwości moje budzi to, że nie znam jeszcze składu kadr na przykład naukowej do nauczania na Wydziale Medycyny czy na Wydziale Prawa. To jedno. Dalej nie wiem, czy jest dobre oprzyrządowanie, powiedziałbym tak, może nieładnie, do studiów medycznych. Wiadomo, jakie są laboratoria potrzebne, jakie są pracownie potrzebne, jakie są wymogi stawiane
powstane. Powstaje mały, tak zwany mały szpital. Uczelnią medycznym. Też przyznam, panie redaktorze, że w kraju toczy się dyskusja nad sensownością utworzenia wielu wydziałów medycznych w wielu miejscowościach. A prawda? Z drugiej strony brakuje nam lekarzy. Dokładnie w ogóle personelu tak. medycznego. Dokładnie tak, ale brakuje nam lekarzy dobrze wykształconych. Nie możemy iść drogą władz komunistycznych, które na przykład prawników szkoliły w tak zwanych szkołach duracza, prawda, co wychodziło to na pewno nie na zdrowie praworządności. Moim zdaniem te wątpliwości, które na przykład Rada Rektorów Uczelni Polskich stawia, uważając, że te nowo utworzone uczelnie medyczne nie spełniają wymogów nowoczesnego uczenia. Ale gorzej nie mówią, skoro w Zielonej Górze się udało, dlaczego u nas nie? To jest argument, powiedziałbym, może i chwytliwy, ale czy do końca słuszny. Musimy się przyjrzeć. Może trzeba połączyć siły. Zabezpieczeniu technicznemu, zabezpieczeniu kadrowemu. Czy to wszystko będzie rzeczywiście służyło dobrej nauce, prawda? Bo utworzenie wydziału wydaje się nie jest taką wielką sztuką, ale przez zabezpieczenie tych wszystkich warunków, o których mówię, jest istotne. Czy miasto na to stać? Na pewno miasto i województwo tutaj by zasiliło finansowo tego rodzaju inicjatywę, ale muszę znać więcej możliwości, które i Uczelnia Gorzowska będzie miała w tym zakresie, żeby poprzeć to jednoznacznie inicjatywę. Na pewno będziemy się tym przyglądać i generalnie popieram, absolutnie tak. Tak samo jak wszyscy gorzowscy radni i na pewno i radni z północy, radni sejmiku, ale te warunki muszą być spełnione, byśmy byli pewni, że absolwenci tych kierunków będą w pełni wykształceni i będą rzeczywiście dobrymi prawnikami i dobrymi medykami. A musimy powoli kończyć na koniec, jak zwykle. Pytania, a właściwie czas dla kandydatów na to, aby powiedział pan, dlaczego akurat na pana trzeba zagłosować. Polityka jest... Autopromocja. Polityka jest grą drużynową. Ważne jest, by w naszym województwie, by do sejmiku weszły ugrupowania demokratyczne, ugrupowania, które zwyciężyły w wyborach 15 października. I jeżeli będzie jak najliczniejsze głosowanie na listę numer 5, czyli Koalicję Obywatelskiej, a także na partie, które tworzą koalicję w ramach koalicji 15 października, to będzie to przedłużenie sukcesu, przedłużenie nadziei na to, że w naszym kraju po latach 8-letnich, moim zdaniem absolutnie źle przeze mnie ocenianych, dojdzie do zmian, które spowodują, że będziemy nawet i oddychać ludzi. Moim zdaniem po 15 października lepiej się żyje w naszym kraju, patrząc to, co się dzieje, i zdjęliśmy z siebie ten ciężar władzy, która była dla mnie nie do zniesienia. Dlatego trzeba głosować na partie demokratyczne. Koalicja Obywatelska daje taką gwarancję, że zmiany będą szły w takim kierunku, że będziemy pewni tego, że Koalicja Obywatelska i Koalicja 15 października dotrzyma swojego programu i nigdy więcej do czasów pisowskich nie wrócimy. I o to mi chodzi. Nigdy więcej politycy nie będą zwalniać dziennikarzy na antenie? To nawiązuje do początku rozmowy. Ja nie zwalniam. Tylko ja wskazuję, że radio publiczne powinno kierować się wartościami. 8 lat służenia pisowskiej władzy zachwiało moją wiarę, a nawet chyba zniweczyło, że tak radio publiczne wtedy pełniło swoją służbę. Tak jak mówię, nie do mnie ocena należy, bo ja jestem w środku i sam siebie nie mogę oceniać, ale sam pan zauważył, że zmiany nastąpiły. Ale u was nie do końca. U nas? W tym Radio Zachód. Radio Zachód. Jerzy Wierchowicz, Koalicja Obywatelska, kandydat do sejmiku, lista numer 5, pozycja numer 3, gościu w porannej rozmowie Radio Zachód. Dziękuję bardzo. Dziennikarze, ale nawołuję do wiarygodności i do zachowania wartości waszych dziennikarskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.